Witam serdecznie i zapraszam na przepyszne i puszyste pączki z piekarnika. Najpierw przygotuję roszczyn. Do miski rozpruszam 30 g drożdży, dodaję około łyżeczki cukru z 60 g, dużą łyżkę mąki pszennej z 480 g i około 100 ml letniego mleka z 200 ml. Mieszam, nakrywam ściereczką i odstawiam na około 15 minut w ciepłe miejsce, żeby roszczyn zaczął pracować. Do gotowego roszczynu dodaję łyżeczkę cukru waniliowego, szczyptę soli, pozostały cukier, otartą skórkę z jednej cytryny, pozostałe mleko, 3 żółtka oraz pozostałą mąkę. Mieszam tak, żeby składniki wstępnie się połączyły i dodaję 60 g roztopionego i przestudzonego masła i jeszcze przez chwilę mieszam, żeby masło się wchłonęło. Gdy składniki się połączą, ciasto wykładam na blat lekko podsypany mąką i zagniatam przez kilka minut, aż ciasto stanie się gładkie i elastyczne. Tak wyrobione ciasto przekładam do miski posmarowanej olejem, nakrywam folią spożywczą i odstawiam w ciepłe miejsce na 30 minut. Po 30 minutach ciasto odpowietrzam, ugniatam kilka razy, ponownie nakrywam folią spożywczą i odstawiam w ciepłe miejsce na około 30 minut do wyrośnięcia, tak żeby podwoiło swoją objętość. Wyrośnięte ciasto wykładam na blat, przerabiam, nakrywam ściereczką i pozostawiam na 5 minut, aby odpoczęło. Następnie z ciasta formuję wałek, dzielę na 12 w miarę równych części, nakrywam je ściereczką, żeby nie obsychały i formuję kulki. Delikatnie je spłaszczam i układam na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Pączki możemy nadziać upieczone lub przed pieczeniem. Jeżeli nadziewam przed pieczeniem, to z kulki ciasta robię placuszek, na środek nakładam gęsty dżem lub marmoladę, zlepiam i formuję kulkę. Uformowane pączki nakrywam ściereczką i pozostawiam do wyrośnięcia na około 20 minut. Przed pieczeniem pączusie maluję żółtkiem rozmąconym z mlekiem, blachę z pączkami wstawiam do nagrzanego piekarnika do 170 stopni na środkową półkę i piekę około 20 minut na złoty kolor. Piekarnik mam ustawiony na grzanie góra-dół bez używania termoobiegu. Upieczone pączki zdejmuję z blachy i jeszcze ciepłe nadziewam. Pączki nadziewam marmoladą, którą przekładam do rękawa z cienką końcówką. Gotowe pączki opruszam cukrem pudrem. Pączusie są gotowe. Życzę udanego wypieku i smacznego.